Jesteśmy dzisiaj w twierdzy Srebrna Góra. Z nami jest pani prezes twierdzy, pani Emilia Pawnuk, która opowie nam o nowej trasie turystycznej w tym obiekcie i o niezwykłym urządzeniu, które znajduje się za nami. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Faktycznie znajdujemy się w miejscu magicznym, w twierdzy srewnogórskiej w gminie Stoszowice. Twierdza do tej pory była udostępniona turystycznie od 2002 roku i w ramach prowadzonej oferty turystycznej mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Jednakże twierdza srewna góra jest obiektem ogromnym. Do tej pory było mnóstwo pomieszczeń nieudostępnionych, a magicznych pod względem budowlanym, architektonicznym, historycznym. W tym momencie znajdujemy się przy studni. Studni fortecznych w całym kompleksie twierdzy. Srebrnokórskiej było 9 aż. Miejsce, w którym jesteśmy, jest to studnia wydrążona w skalę, która ma około 60 metrów. Najgłębsza jest na forcie Spitsberg i ma aż 80 metrów. Do tej pory nasi turyści, przychodząc na zwiedzanie, zastanawiali się, jak to możliwe, że z takiej studni została, była pobierana woda. Wpadliśmy na pomysł przy składaniu wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, aby ze wsparciem Funduszy Unii Europejskiej zrealizować inwestycję, która będzie pokazywała naszym turystom, jak ta woda była wciągana. I faktycznie, znajdujemy się przy studni, która jest tak naprawdę kunsztem wodnym niespotykanym na skalę Europy, bowiem konstrukcja ta waży ponad 6 ton. Została zbudowana z ponad 720 elementów różnego rodzaju, nie licząc śrub, gwoździ i okuć. Beczki, którym jest pobierana woda, mają pojemność prawie 80 litrów i ważą ponad 110 kilo. Kunszt ten wykonał pan... Arek ze Złotego Stoku, Mistrz. I to jest taka ciekawostka, że wsadził w zębatkę jedną, kapsułkę czasu, taką, żeby potomni nasi za około 50 lat, bo na tyle się szacuje żywotność takiej zębatki, znaleźli taką kapsułkę czasu. Dodatkowo co, do uruchomienia, do pobrania wody potrzebny jest człowiek. O ciężarze minimum 70 kg, bądź dwoje dzieci. Proszę powiedzieć, co poza tym niezwykłym mechanizmem zobaczymy? na szlaku nowej trasy turystycznej w twierdzy Srebrnogórskiej. W ramach nowej trasy turystycznej udostępniamy nowe, nowe pomieszczenia, nowe dzieła obrony, nowe kazamaty do zwiedzenia. Dotąd nie były one pokazywane naszym turystom. Myślę, że to jest ciekawostka, wrócić do nas po iluś tam latach i zobaczyć twierdzę od innej strony, na przykład y chodząc dookoła e, dążonów wzdłuż pierścienia. E, do tej pory e, części piękne będą pokazywane, dodatkowo wzbogacone w nowe ekspozycje, e, w gabloty, w tablice informacyjne. Pokażemy, jak wyglądało życie XVIII-wiecznego XVIII żołnierza, e, jak były piece kaflowe, czarne kuchnie, e, cały mundur, wyposażenie, m, plecaki. E, mamy w, świetny arsenał forteczny nowy zakupiony, czyli armaty dwunastofundowe, haubice, e, rusznice no jest, jest tego cała, cała masa do pokazania i, i no bardzo się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że przyciągnie to naszych gości jeszcze bardziej. Pani prezes, w trakcie realizowanych w twierdzy inwestycji udało wam się dokonać niesamowitych odkryć. Proszę o nich powiedzieć. Tak, to prawda. W ramach przewidzianej nowej trasy turystycznej mieliśmy mieć wyeksponowane pociski z 1869 roku, kiedy to były prowadzone próby artyleryjskie i wystrzały w kierunku Fortu Rogowego. Nie śmieliśmy nawet przypuszczać, że w, w zimie takie pociski autentyczne znajdziemy na terenie Twierdzy. One na nas czekały, czekały na naszą trasę i, i, i faktycznie są. Było to niesamowite, niesamowity dzień dla Twierdzy, bo to są nasze autentyczne czekały na nas te 150 lat. Miały jeszcze w środku proch stary, niektóre miały groch. W związku z tym, że próby artyleryjskie były stosowane z zamiennym wkładem. Pociski te są też unikatem na skali Europy. Historycy mówią, że tam pięć pierścieni, które posiadają, takich pocisków nie ma nigdzie. I to jest nasz skarb, który też również pokażemy. Mamy nadzieję, że nie są to ostatnie odkrycia dokonane w twierdzy.